Czy na drukarce 3D da się wydrukować broń i czy jest to legalne? Cześć, tutaj Y i witam Was w programie Magia Innowacji, w którym dzielę się swoją pasją do magii z firmami znajdującymi się w CIC Warsaw, w warszawskim kampusie innowacji. Jeżeli chcecie zobaczyć najlepszą przestrzeń biurową w Polsce, poznać ludzi, którzy mają tutaj firmy i przy okazji zobaczyć trochę magii, to koniecznie subskrybujcie ten kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. CIC Warsaw Magic Innovations. Dzisiaj odwiedzam firmę FuturePrint, która zajmuje się drukiem 3D i zadam im niewygodne pytania na temat druku broni na drukarkach 3D oraz pokażę specjalnie na tą okazję przygotowaną magię. Dzień dobry, cześć. Dziękuję za to, że mogłem tutaj przyjść. Słuchaj, chciałem zacząć od czegoś bardzo ważnego, zanim zadam Ci trudne pytania, bo dzisiaj będą trudne pytania. Tutaj w mojej kieszeni mam przepowiednie tego, co się wydarzy. I zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o druku 3D, to chciałbym, ja tutaj położę w widocznym miejscu, o tutaj, tak żeby nie było wątpliwości, że ja cokolwiek dotykam. Chciałbym, żebyś pomyślał sobie o dowolnej rzeczy, którą można wydrukować na drukarce 3D. Po prostu sobie pomyśl. No dobra. Masz? Mam. Czy ten wydruk nie będzie problemu, jakbyśmy to wydrukowali? Nie będzie? Zrobimy? To za chwilę. Zrobimy to za chwilę? Dobra, to tu jest przepowiednia. I teraz zanim zaczniemy rozmawiać o druku, to chciałbym, żebyś tam po cichu może na ucho zlecił, żeby to wydrukowali. I wtedy porozmawiamy, dobra? Nie ma problemu. Dobra, no to lecimy. Ja nie tutaj, wiesz, nie zbliżam się do przepowiedni. Ja nie podsłuchuję. Druk jest zlecony? Jest zlecony. Słuchaj, nawet jakbym podsłuchał, to jest przepowiednia. To jest koperta, ja już nie będę dotykał. Ty sam będziesz mógł zobaczyć, co... Tak, jest uczciwie, prawda? Uczciwie, losowo wybrane. Póki co, tak. Tak, póki co, okej, super. No to jak czekamy na wydruk, no to mam do Ciebie pytanie. Najpierw łatwe pytania, bo będą trudne pytania. Kto w ogóle jest odbiorcą takiego druku 3D? To zależy od czasów. Od czasów, okej. Tak, czasów. Na te czasy, 2021. Na te czasy odbiorcą są firmy, które produkują wszelakiego rodzaju przedmioty. Są to fabryki z liniami produkcyjnymi, gdzie wykonujemy elementy zastępcze z danej linii. Kiedyś była to reklama w dużym stopniu i eventy. No ale wiadomo, jakie mamy czasy, niestety tego nie przeskoczymy. No ale to też wróci, ale na przykład też ktoś promuje film, tak? I chce wydrukować. No to powiedz mi, jak to powstawało, bo mi się wydaje, że to jest taka jedna z bardziej rzucających się w oczy rzeczy tutaj i... Drodzik wbrew pozorom był bardzo prosty do zrobienia, ale wygląda całkiem sympatycznie. Pierwsze trudne pytanie. Słucham. Co zazwyczaj nie wychodzi? Geometria przedmiotu, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, co się stanie, mimo tego, że przeliczymy i sprawdzimy w programie. Teoretycznie powinno się to udać, no ale grawitacji nic nie oszuka, że jest to nakładane warstwa po warstwie grawitacyjnie, no to... No dobra, a z którego ze wszystkich tych wydruków jesteś najbardziej dumny? Nie, z tych, to są wydruki pokazowe. Pokazowe. Najbardziej dumni jesteśmy z produkcji dla Netflixa na premierę Wiedźmina w Polsce. Robiliśmy płaskorzeźbę, która miała 9 metrów na 7. Wystawała od ściany na metr. Wow. I co to była? Twarz... To był wilk. A, wilk. Wilk z podpisem Wiedźmin. Super. No i jaskółka, cały logotyp tego serialu. Z jakimi największymi stereotypami na temat druku 3D się spotykacie? Największy moim zdaniem to jest taki, że każdy będzie miał drukarkę 3D w domu, tak jak teraz każdy ma do papieru. To jest twoim zdaniem nieprawda? Moim zdaniem to jest nierealne do zrobienia. Czemu? To jest bez sensu. Bo to jest bez sensu. Dla hobbysty jak najbardziej. No, można pokombinować z gadżetami do domu, super. Ale czy to się sprawdzi tak jak drukarka do papieru? No, nie sądzę, nie wierzę. Dobra. Tak było. To od razu kontynuując, chociaż mam jeszcze inne pytania, ale jak powiedziałeś o hobbystach, jaki jest próg wejścia? Tak jakby ktoś się zainteresował, obejrzy ktoś ten filmik i powie, kurczę, ten druk 3D to jest fajny, też bym chciał spróbować. Próg wejścia jest bardzo niski, bo drukarki można już kupić za 500 zł. Aha. Są to chińskie maszynki, ale jeśli posiedzimy nad nimi trochę, na pewno coś się da zrobić. Co to znaczy posiedzimy? Przeróbki, udoskonalenie, upgrade'owanie. Czyli trzeba, jak już się kupuje taniochę, to trzeba się nastawić na napracowanie. No ale też może być fajna zabawa. Ile macie tutaj drukarek? Bo no, tutaj mamy... Około 30.
Na warsztacie mamy tam... Czyli jeszcze jest warsztat, czyli to jest tylko taki showroom? Tak, tutaj w CIC, tak? Wprowadzamy gości, zapraszamy na kawę, herbatę. Okej. A jest jeszcze taki duży warsztat, jest tak? Jest warsztat, gdzie wykańczamy wydruki. No tutaj Wiedźmin by się nie zmieścił, mhm. kilka innych realizacji, które mieliśmy przyjemność robić. To pytanie jest moje takie, która z tych drukarek jest w ogóle najtańsza, a jaką wy w ogóle jako firma, nie tylko tutaj macie najdroższą drukarkę, czemu ona jest taka droga, też pytanie. To zależy od technologii, najtańsze drukarki to są te. Mhm. Czyli te są, to są tańsze, a to są już takie bardziej... To są troszeczkę droższe, ale to też nie można patrzeć na cenę w kategorii rozmiar drukarki, czy tutaj najważniejsza jest technologia. Bo mniejsze drukarki, które drukują dokładności jubilerskiej, są droższe, znacząco droższe niż, która robi wrażenie wow. Dokładnie. Ale nie zrobi tego tej samej precyzji. Absolutnie. Mamy jeszcze możliwość taką, że nie tylko nakładamy kolory, ale nakładamy też struktury. Różne materiały w jednym procesie. Bo to jest guma, to jest plastik, nie mamy zabawy. To powstało w jednym procesie? Tak, to jest jeden proces. Jak to możliwe? W sensie w jednym... Tak. I to potem było przyklejone, czy? Nie, to było wydrukowane. A to było przyklejone? To było przyklejone, ale już się łamało. Czyli to wszystko powstało w jednym wydruku, ta szybka też przezroczysta w jednym wydruku. Czyli to sobie stało, czy tego nie było, żebyście sobie wyobrazili, to było tak... Dokładnie tak. Absolutnie niesamowite. No i kuleczki w środku też są wydrukowane. No właśnie. Tutaj. To jest ta zabawka. Czego nie da się wydrukować? Chyba wszystko. No dobra. Czego nie wolno drukować prawem i dlaczego jest to broń? Czy można drukować broń? Można wydrukować wszystko. Okej. Ale konsekwencje tych wydruków, a bardziej użycia ich. Użycia, okej. No to może się wiązać z różnymi konsekwencjami. No ale generalnie jest tak, że jakby ktoś wydrukował replikę broni, no to jest jeszcze dozwolone, prawda? Replika jak najbardziej. Tak, ale jeżeli ktoś wydrukuje działającą broń? Były próby, w Meksyku jest to dosyć popularne, ale są jednorazówki, ze względu na temperaturę. No ale z drugiej strony jakby są nienamierzalne, tak? No bo ktoś ma drukarkę i drukarek jest pewnie dużo. Ale taka zwykła drukarka desktopowa nie da rady wydrukować. Mam do Ciebie pytanie, bo z pewnych źródeł wiem, że takie drukarki tradycyjne do papieru mają pewne blokady wszczepione, na przykład nie wydrukują banknotu. Tak, mają po prostu bazę wgranych banknotów, przynajmniej większość z nich. I czy jest jakiś taki kierunek właśnie w stronę tego, żeby drukarki 3D miały jakiś taki software, który nie pozwala na drukowanie niektórych przedmiotów? Albo kto to reguluje? Kto to reguluje? No. Nie powiem Ci, kto to reguluje, ale myślę, że nie są w stanie czegoś takiego zrobić, wkleić. Tutaj podajesz plik z komputera bezpośrednio i drukarka. Może już są takie mądre drukarki, ale ja się z nimi nie spotkałem. Wydruk sam w sobie nie jest przestępstwem, bo kto ci zabroni w domu wydrukować sobie broń? No ale w Polsce, żeby posiadać broń, trzeba mieć pozwolenie. Ale to nie jest broń, która ma numer seryjny i całą resztę tych papierów, które są wymagane. No dobrze, bardzo miło się gada o tym druku 3D, Słuchaj, myślę, że wszystkich ciekawi, czy udało mi się przepowiedzieć to, co ty sobie wybrałeś. Ciebie to ciekawi. Okropnie. Słuchaj, zanim powiesz, co to jest, czy mógłbyś przynieść to, a ja obiecuję, ręce tutaj nic nie zmieniam przepowiedni, po prostu przynieś i opowiedz nam, co to jest, dobra? Idziemy. Tutaj są rączki cały czas. Kamera mnie pilnowała. Ta przepowiednia była tutaj od samego początku. No, nie była ruszana chyba. Gdyby cokolwiek, gdybym nawet się dowiedział w trakcie, nie wiem, zhakował wam komputery i co to jest, no to nie mogę tego, bo to jest po prostu kartka papieru, która była cały czas tutaj przed tobą, prawda? No tak. Co tam wydrukowałeś? Co wymyśliłeś? Co to jest? To jest przedmiot, który wyciska ci pastę. Wyciskacz do pasty do zębów? Wyciskacz do pasty. Bo widzisz... Ekologia. Ja ci powiem tak, bo ja uwielbiam wyciskać pastę do zębów. I rano, gdy zbierałem się na to nagranie, pomyślałem sobie, genialnie w domu byłoby mieć wyciskacz do pasty do zębów. A że miałem nagranie z ludźmi, którzy tworzą wszystko w 3D, to myślę, gdybym dał radę tak zmanipulować tobą, tak ci zasugerować, że właśnie wybierzesz to, to wtedy pewnie dałbyś mi to w prezencie. Więc zobacz, że to jest koperta, bardzo uczciwie. Nie
Wyciskarka do pasty. Czy zasłużyłem na ten przedmiot? Bardzo dziękuję. Jak? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka magicznych innowacji, to koniecznie subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby YouTube wysyłał wam wszystkie powiadomienia. Możecie kliknąć też tutaj, aby zobaczyć film na temat CIC Warsaw. Widzimy się już bardzo niedługo i jak zwykle pozostańcie magiczni i innowacyjni.